Soph X to ciekawa paleta cieni w asortymencie marki Makeup Revolution. W dalszej części filmu zaprezentuję Wam właściwości, słocze oraz wykonam makijaż z ich użyciem. Paleta Soph X powstała przy współpracy marki Makeup Revolution z brytyjską vlogerką Soph. Paleta zawiera 24 cienie, z czego 10 jest połyskujących i 14 matowych. Paleta zawiera lusterko i opakowanie jest bardzo solidne. Cienie z łatwością się blendują, łatwo przyklejają się do powieki i nie będą się osypywać. Tak prezentują się słocze wybranych 12 cieni. Jak widzicie, kolory są bardzo intensywne. Mieniące się cienie przepięknie odbijają światło. Konsystencja cieni przy nakładaniu jest bardzo przyjemna. Cienie są bardzo kremowe. Cienie są bardzo trwałe i będą przez długi czas utrzymywać się na Waszych powiekach. Teraz Wam pokażę, jak prezentują się w akcji cienie z paletki Makeup Revolution Soph X. Jest to ta paletka. Mam już zrobioną bazę z matowych cieni. Wykorzystałam tutaj 3 cienie. Będziecie mieli na ekranie opis, jakie to są. No i teraz blenduję jeszcze troszeczkę to cieniowanie, żeby rozetrzeć granice. Już tak minimalnie. Cienie podczas pracy były bardzo przyjemne, ładnie się łączyły ze sobą, też się nie osypywały. I teraz pokażę Wam, jak wykonać akcent błyszczący. Sięgam po cień w takim złotym odcieniu. Nabieram troszeczkę na pędzelek i będę go nakładać w kąciku, żeby rozświetlić. Ten cień też bardzo ładnie się przykleja i się nie osypuje. Ten cień tak przepięknie się mieni. Myślę, że też z powodzeniem będziecie mogli go używać jako rozświetlacza. Jest taki nienachalny i daje bardzo przepiękny glow. I tak prezentuje się skończony makijaż z wykorzystaniem palety Soph X.